witajcie w moim nowym filmie. Dzisiaj zaprezentuję Wam kolejny haul z H&M-u, tak jak było to wcześniej przeze mnie wspomniane. Dzisiaj też pokażę Wam raptem kilka rzeczy i też jakby... jak wcześniej Wam powiedziałam, że będę pokazywać jakby całe stylizacje i to też są całe stylizacje, no ale to są sukienki, no to też ciężko to nazwać całą stylizacją, dlatego nazwijmy to po prostu haulem sukienkowym z H&M-u, bo będą to trzy sukienki. Także haul jest naprawdę mini, tak jak poprzedni był, ale tak jak stwierdziłam, jak już się powtarzam po raz nie wiem który, że chyba się przyjemniej ogląda po prostu krótsze filmy, a więcej filmów. Dlatego tak to właśnie stwierdziłam, że Wam to podzielę. Generalnie to zaraz Wam przedstawię wszystkie rzeczy najpierw, wyjmę je z folii i pokażę Wam jak one wyglądają, powiem ile kosztowały, dopiero później zaprezentuję je na sobie, o ile będą na mnie dobre. No i razem się pośmiejemy, albo nie, albo się okaże, że kupiłam takie hity, że ojej, no ale dobra, to przejdźmy do rzeczy i zabieramy się do roboty. Jeszcze kochani, tylko Wam wspomnę o zasubskrybowaniu mojego kanału oraz zostawienie łapek w górę, łapek w dół, podzielenie się opinią, czy Wam się podobają takie filmy, czy chcecie coś zupełnie innego. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu, co chcecie, z jakich sklepów powinnam robić haule. Ostatnio się skupiłam dosyć na H&M-ie, bo stwierdziłam, że fajne mają rzeczy i po prostu chciałabym je wypróbować i zobaczyć, czy są ok, czy nie. Dlatego też macie praktycznie chyba trzy haule pod rząd z H&M-u, chociaż ten pierwszy był z wyprzedaży, także też Was na niego zapraszam. Jeśli mi się uda, to Wam wklejam zdjęcia dziewczyn, które są przedstawione na stronie H&M-u, jak to wygląda na modelce, jak wygląda to na mnie. Jakby no, noszę inny rozmiar niż modelki H&M-u. Dlatego, dobra, przejdźmy do roboty. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, już widzę, że jest przedziwna, ale to przedziwna sukienka. Strasznie mi się spodobał jej kolor. Jest pomarańczowa, dres pomarańczowy jest w ogóle hitem. To są stricte lata 70, teraz w ogóle bardzo modne. Coś mi mówi, że to chyba będzie na mnie niestety za małe, ale powiem Wam, że w ogóle... Tak, dziewczyny, jeśli chodzi na lato, H&M, serio, to jest... materiał, nie wiem jak to powiedzieć, to jest jak koc. Taki, no naprawdę, no to jest jak koc, jak taki najtańszy koc Ikea. Taki, wiecie, co są te takie, no ja go nie mam akurat w domu, ale takie szare, zwykłe, bez niczego. No to jest koc. Jestem po prostu w szoku. Ja byłam przekonana, że to jest sukienka. Jakby, no jest to sukienka, ale z materiału beznadziejnego, jeśli chodzi o lato, no bo kiedy nosić coś takiego jak nie latem. Zaraz Wam w ogóle powiem, ile to kosztowało. Już chyba widzę, że H&M źle mi powiedział z rozmiarem. Krótki top, nie, sukienka z mocowaniem na karku, tak ona się nazywa, rozmiar L. Jest to w ogóle dział divider, także z reguły oni mają zaniżone, no ale jakby zawsze się sprawdzało mi to, co H&M mi poleca, jeśli chodzi o rozmiarówkę. Kosztowała ona 80 zł. No dziewczyny, ja już jestem na nie, pomimo że kolor i wzór tego, bo widzicie te takie maziaje fajne. Podobne rzeczy też widziałam w Pull & Bear. Jak mi się uda coś podobnego znaleźć, to może też zrobimy sobie właśnie z Pull & Bear haul. No, także pierwsza opinia taka, już raczej widać, że może być na mnie za mała. W każdym razie wszystko się pewnie będzie opinać, poza tym... A dobra, zabieramy się za przedstawienie kolejnej rzeczy, a będziemy komentować jak przymierzę. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, zielona sukienka. Ona chyba też jest lniana, z tego co kojarzę. Wygląda ona tak. To jest w ogóle rozmiar L. Coś podobnego miała Zara. Wiecie, teraz zielony, tak samo jak i pomarańczowy, jest jednym wielkim hitem. Ja ostatnio też się w ogóle bardzo lubuję w zielonym kolorze. Tak jak chyba widziałyście w ostatnim moim filmie, też miałam zieloną sukienkę. Jeszcze w holu z Zary miałam chyba zieloną marynarkę. No po prostu słuchajcie, zielony to jest hit tego lata, przynajmniej u mnie w szafie. Dobra,
Co tu? Tutaj trapezowa sukienka, rozmiar L, 150 zł. No i teraz Wam już powiem, że to, jeśli chodzi o materiał, wyobraźcie to sobie, to jest taki cienkie, byle jakie. Oddychać może będzie na lato, nie wiem. Zaraz przymierzę, zobaczę, jak się w tym w ogóle czuję. Ale za 150 zł, serio? No uważam, że to jest trochę przegięcie. No ale, no dobra, no przymierzymy, zobaczymy, jak to będzie na mnie wyglądało. Tak samo widzicie, rozmiar L i wygląda tak. I rozmiar L wygląda tak. No, chyba jest różnica, nie? To tak jakby dwie L-ki w jedno połączone. Nie rozumiem tego, ja wiem, że to divided, a to jest modern, nie, to jest everyday, nie wiem, jakoś tak się tak to nazywa. To, no to jest jednak różnica w rozmiarówkach, no ale słuchajcie, no, no właśnie. Dobra, no to to jest jakby przedostatnia rzecz i ostatnią rzeczą jest sukienka, tak jak wcześniej powiedziałam, półsukienkowy. Biała sukieneczka, tak nie pamiętam jak ona wygląda, także z Wami to będę otwierała. Aha, to jest taka sukienka na ramionczka. To jest, oni teraz też bardzo dużo mają takich długich i bardzo chciałam też długą zamówić, ale rozmiary były powyprzedawane. Tak ona wygląda. Nie wygląda źle, uważam, że wygląda naprawdę ok. Nie wiem, czy to nosić ze stanikiem, chociaż materiał też ma bardzo sztywny, bo tamta miała bardzo cienki, ta zielona, a ta ma bardzo sztywny, słuchajcie. Także zakładam, że w tym oddychać się nie będzie dało. No ale dobra. Zaraz Wam tylko powiem, ile ona kosztowała. W ogóle rozmiar. Rozmiar L. I to jest sukienka biała, 60 zł. No to nie ma tragedii, nie? 60 zł za sukienkę, bez przeceny żadnej. No z daleka już mi się podoba, ale nie wiem, jak będzie się na mnie prezentowała. W każdym razie właśnie to idę zrobić, idę przymierzyć, zlewać wszystkie te trzy sukieneczki. No i za chwileczkę do Was wracam. Słuchajcie, powiem tak. Chce mi się śmiać. Weszłam, jak widzicie, wszystko widać, wszystko jest tutaj nie tak, jak być powinno. Nie podoba mi się to strasznie i jest to tak opięte, jest to tak naprawdę, jakbyśmy się owinęły po prostu koce. No nie podoba mi się to na maksa, ściągam to z siebie, nawet tu nie ma o czym rozmawiać. Ktoś, kto ma figurę, no to okej, okay, jeszcze, chociaż nie rozumiem zakupu czegoś takiego, bo słuchajcie, no to jest koc, to jest po prostu koc, tego się nie da inaczej nazwać. Zaraz jeszcze sobie przeczytam metkę, z czego ona jest zrobiona. No ale generalnie, no to jestem na jedno wielkie nie. Widzicie, wszystko się tutaj odznacza, wygląda to beznadziejnie i... Dobra, następna. Słuchajcie, wracając jeszcze do tej sukienki pomarańczowej, ja to sobie ją sprawdziłam. W ogóle jest wykonana w Chinach, to jedno. Prać można ją w 40 stopniach w siateczce, jak tu jest napisane. No, czy to jest po prostu koc. I generalnie jest wykonana z akrylu w 100%. Jest to po prostu tragedia. Tragedia. Ja bym za to nie dała żadnych pieniędzy. No ale dobra. To jest moja indywidualna opinia. Tutaj słuchajcie, założyłam tą białą sukienkę. Ja też uważam, że no fajne, ale nic specjalnego. Też wzięłam, słuchajcie, sobie pasek do niej. Zobaczycie, jakby to wyglądało ewentualnie z paskiem. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście. Wiem, że to jest moda tych lat 70. i w ogóle, ale... Wszystkie te sukienki teraz są wykonywane trochę tak, jakbym dopiero wstała i założyła na siebie moją piżamę. No, z tym paskiem nie wygląda może tragicznie, ale on się ewidentnie tutaj nie nadaje. Ja sobie jeszcze to w lustrze, słuchajcie, tam bardziej obczaję.
Nie podoba mi się to. W sensie ta sukienka jest bardzo lekka. W ogóle się nie czuję, że się ją ma na sobie. Jakiś biały stanik nawet tutaj by uważam pasował. Może te ramionczka są cienkie, no wiadomo, czarne, no to nie. No nie wygląda to źle. Tutaj w ogóle ona jest olbrzymia, słuchajcie. Jezu, muszę naprawdę tak rozciągnąć. Także jak ktoś szuka jakieś naprawdę luźne sukienki na przeróżne biusty, słuchajcie dziewczyny, no to tutaj wejdzie. Tak samo wam pokażę tu. No, to naprawdę wejdzie dużo. Dlatego jeśli ktoś tu mnie taki ogląda, to naprawdę jeśli szukasz białej sukienki, to serio. Można naprawdę na to zwrócić uwagę. No ona nie należy do złych sukienek, słuchajcie. Ja nie wiem, czy ja po prostu ją czuję, czy ona jest mi w mojej szafie potrzebna. Fajnie wyglądała na modelce, na mnie już tak fajnie nie wygląda. No nie, a jeszcze wam pokażę właśnie bez tego paska. No bez tego paska wygląda tak, jakby no trochę poszerza, nie? No, taka trochę plażówka. Żeby szybko coś na siebie zarzucić. Ona też 60 zł kosztowała. No tragedii nie ma, ale widzicie, też trzeba ją prasować, bo wygląda tak. Czy ona się dobrze układa? Uważam, że mogłoby być lepiej. No i tak. Dobra, przejdźmy do naszej ostatniej sukienki. Można się okaże hitem, bo coś ten handem ostatnio kupuję, robię te hole i tak naprawdę nic ciekawego tam nie ma. No ale dobra. Wiecie jak to jest, jak sobie coś chcecie kupić i nagle no, wszystko wam się podoba na stronie, uważacie, że kupujecie w ogóle hita hitów, a się okazuje, że wcale tak nie wygląda. No ale takie uroki zakupów online. Ja chociaż mogę to dla was przetestować i możecie sobie popatrzeć na mnie, jak niektóre rzeczy wyglądają. Dobra, jedziemy z tym. Jestem. No i tak wygląda kolejna sukienka. Też uważam, że jest taka piżamowa. Wiecie o co chodzi? Zawsze się zastanawiałam, czy takie sukienki nadają się do paska. Let's check it out. Pewnie nie. Tak to wygląda. No nie wygląda w sumie najgorzej. Z paskiem na pewno wygląda to lepiej. Widzicie mnie tak. Tutaj ma takie rozcięcie w ogóle. Ono też się uważam nie nadaje na stanik. Przynajmniej nie taki głęboki stanik. Fajnie by raczej wyglądała bez stanika. No z paskiem słuchajcie, podoba mi się. Dajcie znać jak wam. Tak ona w ogóle wygląda, tak się przybliży do was, taki nic nie prześwituje. Przynajmniej ja tego nie widzę jeszcze. No nie wygląda najgorzej, ale czy ja bym zostawiła sukienkę za 150 zł, która nie wygląda najgorzej? No raczej nie. Tak wygląda bez. Bez wygląda naprawdę, jakbym wstała dopiero z łóżka. Takie sukienki mi się zawsze kojarzyły z horrorami, nie wiem jak wam, ale wszystkie te, wiecie, babki chodzące z pokoju do pokoju, to właśnie ubrane zawsze były w takie sukienki, przeważnie białe albo jakieś wzorzyste. I ja właśnie tak się widzę, jak widzę taki wór na sobie, to tak się widzę. Chociaż na niektórych osobach naprawdę to wygląda fajnie. No ale po to mam tyle ubrań, żeby wybierać, nie? No i tak, no. Nie wiem jeszcze, co z tym zrobię. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie. Czy wam się to podoba, czy nie. Nie wiem. Tak na siebie patrzę i nie wiem. W każdym razie, dziewczyny, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeszcze raz zachęcam was do zostawienia subskrypcji. Zostawienia po sobie łapek w górę, łapek w dół, napisania w komentarzu, co wam się podoba, co wam się nie podoba, co chcecie, żebym zmieniła, gdzie chcecie, żebym zrobiła hole, bo łatwiej mi będzie podjąć decyzję. W każdym razie tak to właśnie wyglądało. Mam nadzieję, że spędziłyście ze mną ciekawie czas, że pomogłam wam w podjęciu bardzo trudnych decyzji, takich jak wybór sukienek w H&M-ie. W każdym razie zapraszam was na moje
kolejne hole zakupowe. No i życzę Wam miłego dnia. Buziaki!